Witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Storage Hunter Simulator. Proszę Państwa, wróciłem z moimi fantami tutaj do mojego lombardu i teraz będę chciał powystawiać te różne rzeczy. Zacznijmy może od tych takich rzadkich. Chciałbym spróbować to za 180 sprzedać, zobaczymy czy to się uda. Tutaj możemy spróbować za 130. Tutaj tę rurę, czyli fajkę, spróbujmy wystawić za 170, zobaczymy, może za 175, zobaczymy jak to tam będzie wyglądało. Tutaj mamy, słuchajcie, urnę, którą spróbuję wystawić za 40. Tutaj mamy popiersie, cena bazowa 30, tutaj 36, ja spróbuję za 45 albo nawet za 50, zobaczymy. Co my tutaj jeszcze mamy? Kosz na pranie. Wystawmy to za 65, zobaczymy jak to tam będzie wyglądało. Mamy jeszcze takie tutaj różne graty, a te skrzynie do ślusarza trzeba będzie dać. To wystawmy może za 115. Dalej, stół bym wystawił za 80. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj możemy przykładowo maszynę do coli za 80. I tutaj byśmy stare sanki wystawili za może za 15. Takie coś tutaj mamy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie związane z aukcją w ciemno, którą przegrałem w poprzednim odcinku, to tak zastanawiałem się, co by można było tutaj z tym fantem zrobić, aby jeszcze raz do tego podejść, i tak mi chodzi po głowie kredyt. Czy by może kredyt wziąć na poczet takiej licytacji? Zobaczyć jak nam pójdzie, oczywiście, co byśmy byli w stanie kupić. No i musimy liczyć się z tym, że możemy utopić hajs, nie? Także takie tutaj oto pomysły mi chodzą po głowie. Wejdźmy sobie do chałupy. I zanim się położymy spać, to zerknijmy. Pożyczki. Pożyczki. Ja bym chciał... Ile mogę wziąć w ogóle? A, 2000. Aha. Kwota pożyczki. Liczba rat. Mogę 10, tak? Prowizja 110, tak? No, ciekawy jestem. Ciekawy jestem, czy to wystarczy. Połóżmy się na razie spać. No i dobra. I teraz tak, mamy godzinę 8. I teraz jeżeli chodzi o kwestię aukcji w ciemno, to ja bym może zrobił na początek w ten sposób, że podjedziemy do lombardu naszego. Zobaczymy jak wygląda sytuacja związana z... ze sprzedażą, czy ten nasz pracownik coś tam ogarnął, czy też nie ogarnął. Zgarnęlibyśmy pieniądze ewentualnie, jeżeli udało mu się coś sprzedać, żeby mieć ich po prostu więcej. No i byśmy... Coś tutaj niedobrego się zadziało z obrazem. I byśmy, słuchajcie, jeżeli by była taka potrzeba, to zaciągnęli pożyczkę. Ale ja tutaj widzę, że tu nic nie sprzedane jest. Ej, ściapciaku. Czyli generalnie, jeżeli weźmiemy 2000, to będziemy mogli bazować na marnej kwocie. Chyba że zrobimy jeszcze inny patent, inny myk, bo mamy do odbioru, słuchajcie, rzeczy,
w tych, tam u tych rzeczoznawców, nie? Więc jeżeli je na CITO sprzedamy w tamtym lokalnym lombardzie po takiej cenie, po jakiej rzeczoznawca wycenił, no to zawsze będziemy mieli jakiś tam zastrzyk gotówki. No już trudno, poświęcimy to. Natomiast wydaje mi się, że warto w tym wypadku, jeżeli chcemy wygrać aukcję w ciemno. Bo tam, no widzieliście, oni walczą konkretnie, kurczę, tam już są takie kwoty, że to nie ma żartów. Dobra, na razie podjedźmy sobie tutaj do galerii, do tej dziewczyny. Odbierzemy rzeczy. Pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze kajak, nie? Gdzie tu jest lombard? Aha, tutaj jest lombard, tak? Aha, tutaj też jest lombard. No dobrze, to kajak odbierzmy na samym końcu i podjedziemy do lombardu. Na początek tutaj ta drobnica, którą dziewczyna wycenia. Dobry. Poprosimy. I zobaczmy. 180. No to już będzie dobrze. 140. Też nieźle. Jak na ten stan oczywiście. To teraz podjedźmy tu. To chyba lepiej, jakbym tędy pojechał, nie? Dzień dobry. A to ty masz kajak, kuźwa. No nic, no dobrze. Trudno się mówi. 262, to też nieźle. Słuchajcie, też nieźle. No dobra, ten kajak nie powinien stąd się zrypać. No i teraz podjedźmy jeszcze tutaj do tego gościa, do RRSO i potem skoczymy tutaj do lombardu to sprzedać. A następnie udamy się... może ogarnąć jakąś aukcję w ciemno właśnie. Zobaczymy, co nam los przyniesie. Mam nadzieję, że uda się ją wygrać, bo to wiadomo, nie? Dobiorę ten kredyt. Odbierzmy tylko od tego gościa gramofon, zobaczymy po ile. No, szkoda, że nie mogę go mieć u siebie. 172, zepsuty, ale już podnosimy. 240. Ładnie, no i cholera, te narzędzia, kurczę, lepsiejsze by się przydały, ale no nic. No. Wiem, że powinienem ten kredyt właśnie na to wykorzystać. Ale ciekawość zwyciężyła. Czekajcie, gdzie tutaj jest ten lombard? Tak, tutaj. Buy, sell, trade. Dobry. Gościu, kuźwa, broń ma na tym. No dobra, sprzedajemy, proszę bardzo. Patrzcie, jak reputacja leci, nie? No i dobrze, mamy 1775 dolarów i teraz my lecimy na miejsce aukcji w ciemno. Za moment przekonamy się, ile kosztuje wpisowe. Mniej więcej ocenimy, ile będziemy potrzebowali pieniędzy. Chociaż ja bym te 2000 to tak czy inaczej wziął, wiecie. Czy tutaj do tego magazynu to można jakoś wjechać? Chyba tylko pod tę rampę tutaj. Dobra, bierzemy ten kredyt.
Bierzemy całe 2000, 10 rad i tryk. O, przepłacaj. Ja już kuźwa przepłaciłem, no. Zobaczmy. Łoch! No, powiem tak. Blind Beat Bazar. Aha. Ale gdzie my mamy te informacje takie, co oni powiedzieli, że co? No, jedyna informacja to taka, że to chore pieniądze będzie kosztowało. No, to tylko taka. Kuźwa, boję się wchodzić w to. Tutaj pewnie byłyby jakieś lepsiejsze rzeczy. No i gdzie ta informacja jest? Kurde, Felek, no co by tu zrobić? Może wejdźmy w jakąś taniochę tutaj, 407, chociaż, no nie wiem. No. Dobra, one cause you dead. Kurczę, raz się żyje. Ciśniem. Walczymy i nie dajemy się, kuźwa, no nie dajemy się. Kukuna, tak. Spierdalać, kuźwa! No i jest! Wygraliśmy to, kuźwa! Wygraliśmy tę aukcję w ciemno! No i bardzo dobrze! No i bardzo dobrze. $1619. Tyle nas to kosztowało. Blind Your Luck. Takie osiągnięcie na Steamie. Zobaczmy. Duży karton. Gdzie ja to mogę? Wiecie co? Ja bym to wziął i wyciepał tam na dół. I może tutaj bym otwierał. Chyba, że można tu gdzieś wjechać samochodem, ale to no nie widzę możliwości. Zaraz zobaczymy. Isru. Jak mam nadzieję, że tam się nic nie tłucze, nie? Jakość jest idealna. No, to powiem wam, może być nieźle. Czekajcie, otwórz. Aha. No kurwa. Okej. Ja pierdolę. Co ja kurwa kupiłem? O, fuck. Cud mi od kuźwa i orzeszki, ty. Zapki ten karton, nie wkurwiaj mnie, bo... No dobrze. Otwórzmy teraz to cudo. Co tam jest? Skrzynia magazynowa. Szczerze powiedziawszy... Co to jest? Zabawka statek kosmiczny. No, rzadki komiksy. Ja nie wiem, czy mnie się opłaca, słuchajcie, brać udział w takich aukcjach, wiecie? Powiem wam, no... Było to ryski. Zaryzykowaliśmy. Nie jestem zachwycony. Jezus, stój tam, synu. Nie jestem zachwycony. Ale zabieramy to gówno całe do nas. O, ja pierdziule nie wytrzymię, kuźwa ty. No. Jak to mówią, jest ryzyko, jest zabawa, tak? Więc spróbowaliśmy się pobawić. Ja tego nie widzę, słuchajcie.
My to oczywiście weźmiemy i... Gdzie ja pojechałem? My to oczywiście weźmiemy i posprzedajemy, ale... No ale... Wydaje mi się, że ja zainwestuję, słuchajcie, w lepsze narzędzia. Muszę sobie GPS-a tutaj dać, bo tam dalej to ja już trafię. Ja myślę, że zainwestuję w lepsze narzędzia, słuchajcie, i będziemy dalej naprawiać te przedmioty, polepszać ich jakość i w ten sposób zarabiać pieniądz. No bo $600 cena wyjściowa, prawie 1700 daliśmy, kuźwa, za tę paletę. W środku wielkie gówno. Przecież to nie ma wartości takiej. Już na pewno nie. Żeby nam się choćby to zwróciło, nie? No ale w tym biznesie, no niestety tak jest. W tych programach telewizyjnych to też tam... oczywiście ja to traktuję z przymrużeniem oka, bo nie wiem, na ile to jest realne, a na ile reżyserowane. Natomiast też tam było tak, że oni przegrywali, topili kasę. No i cóż, wiedzieliśmy, na co się piszemy. Ej. Teraz po prostu na parkingu tutaj przed lombardem naszym powyciągamy to całe badziewie. Tam jeden rzadki przedmiot jest, ale nie będę z nim jeździł, po prostu wrzucę do siebie na magazyn i jak uzbieram tych rzadkich przedmiotów więcej, wówczas ogarniemy ten temat. Natomiast tu zróbmy porządek. A zatem wywalamy to wszystko. Planszówka rzadka. No dobra, to przynajmniej tutaj jakieś rzadkie przedmioty, ale to ja... Komiks rzadki. No dobrze, już coś lepiej. Kuźwa, czemu to tak... Nie powinno tak się robić. Powszechna mapa. Dobra. No i karton mógłbym sprzedać. Natomiast... Niech on sobie tutaj na razie stoi. Bierzemy kolejne badziewie. I bierzemy klawiaturę, zabawkę. Przynęty wędkarskie. To wiecie co, to tak de facto, to ja już to mogę powrzucać z powrotem do magazynu i po prostu to wziąć i całym kartonem wpierdzielić. A jeszcze wypakujmy sobie z tego. Natomiast te rzadkie przedmioty, no to idą, wiadomo. Do nas na magazynek. No i kuźwa, weźże się ty, gamoniu. Czemuż to... No, spokojnie, halo. Mietek, kuźwa, puść go. Mieciu, Mieczysław. Żeś wszystko wypierdzielił. Ech ty. Co ty wyprawiasz? Łaś tam, churna. No masz. Coś mi tu zgarnęło. Stąd, prawda? No tak. Chyba tak. Otwórz to. Nie. Dobra, tu mamy rzadki komiks. Kolejny. Tu mamy zabawkę, statek kosmiczny. Dodaj na samochód. I to by było tyle. Hmm.
Ciekawe. Na pewno? Chyba tak. No dobrze. Wyrzućmy jeszcze tutaj tak. Ten karton. Wyrzućmy to i to, bo to trzeba wziąć i oszacować. Radio. Wrzuć to na auto. I ta złota bransoletka, unikalna. No, słuchajcie, ona jest unikalna, ale było mówione, że to stan idealny tam jest, nie? Więc ja myślę, że no, mogłoby być ciekawie. Dobrze. Zobaczmy, jak my tutaj stoimy z pieniądzem. No dobrze, stoimy w miarę możliwości. Tam, to, co można było, to ogarnęliśmy. Co mnie tu się na żółto pali? Że to miałbym... A nie, bo ja to zaznaczyłem. Dobra, słuchaj tam. Robimy tak. Wystawiamy, co możemy. Aha, to nie. Bo to jest do otwarcia, to jeszcze do ślusarza trzeba kicnąć. Wystawmy ten kompas. Spróbujmy za 170. Dodatkowo te buty. No spróbujmy za 240. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Dalej możemy radyjko za 60. Tutaj możemy mapę, powiedzmy, za 60, a za 70 wystawię, czemu nie? To możemy za 60 spróbować. I ta skrzynia magazynowa za 25. Przykładowo. Tę skrzynię pojedziemy otworzyć, tylko ją muszę wytargać z magazynu. I niech ślusarz to otwiera, nie? Może nie po tych cennych rzeczach. Byłoby mi bardzo przykro. To są rzeczy w stanie idealnym. To, wiecie, my te rzadkie i unikalne rzeczy to dotychczas sprzedawaliśmy, słuchajcie, po tam 100, 200, o tego typu rzeczy były ogarniane. Natomiast tutaj może okazać się, że te idealne rzeczy to naprawdę będą sporo kosztować, więc być może nam się to zwróci. Być może. Gwarancji nie ma. Ale pamiętajmy, że niecałe 1700 żeśmy zapłacili. Czy ja mam coś, co mógłbym oddać tutaj do miglanca od broni? Nie. Hobby zabawki. No jedyne co to tutaj do dziewczyny z galerii, to ta unikalna złota bransoletka. To jest jedyna rzecz unikalna, jaka nam się trafiła. Ech, ty. No nic. Zobaczymy. Dobra. Ślusarz otwiera mi, słuchajcie, te skrzynie. Natomiast ja sobie tutaj poczekam na różnych miglansów, poczekam, aż ci posprzedają tamto wszystko. No i z wami się żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.